Dzień dobry, nazywam się Karol Wójcicki i jestem popularyzatorem nauki. I choć w większości mogę kojarzyć się z tematami mocno kosmicznymi, to dziś chciałbym porozmawiać o tematach wyjątkowo przyziemnych. W tym roku jakby trochę mniej zauważamy postępujące od wielu lat na naszej planecie zmiany klimatyczne. Wynikające z nich zagrożenia zostały przez temat pandemii zepchnięte na drugi plan, ale to nie znaczy, że one nagle zniknęły. Wręcz przeciwnie, doświadczamy ich teraz z całą mocą. Z jednej strony powtarzające się i przedłużające susze, a z drugiej ulewne, nawalne opady deszczu, które doprowadzają do lokalnych podtopień, a wręcz powodzi. Między jednym a drugim zjawiskiem jest bardzo krótka droga. Takim zjawiskom na szczęście można przeciwdziałać. Aby zmniejszyć ryzyko powodziowe, ważna jest świadomość społeczna mieszkańców i samorządowców zagrożonych terenów, ale też skuteczne planowanie przyszłych działań przez odpowiedzialne jednostki administracyjne. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że będę mógł te procesy wspomóc, będąc ambasadorem akcji Stop Powodzi prowadzonej przez Wody Polskie. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy będziemy spotykać się tak w świecie rzeczywistym, jak i w mediach społecznościowych, aby przybliżyć Państwu tematykę aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w naszym kraju. Do zobaczenia.